szkoła mogła być powołana do takich zadań, jakby informacji o tak złożonym świecie, która powinna docierać do nas jako do ludzi, obywateli, obywatelek, jest czymś podstawowym, no ale polska szkoła kompletnie nie przygotowuje w ogóle do myślenia. Tak? Polska szkoła formatuje też uczniów, sprawia, że oni nie zadają krytycznych pytań, nie uczą się myślenia samodzielnego, nie myślą się myślenia odważnego, uczą się odpowiadania na testowe pytania, uczą się tego, żeby być w porządku i funkcjonować grzecznie wobec nauczyciela. I tutaj szansa na nowe media, w tym sensie nowe media bardzo pasują do dzisiejszej szkoły polskiej. Ale, tak jak mówiłem o tym, że media powinny się zmienić, tak tym bardziej polska szkoła, czy w ogóle cały system edukacji woła o radykalną zmianę, przestawienie akcentów, hierarchii, priorytetów, umiejętności, których uczy szkoła. Dzisiaj uczenie się pewnego kanonu wiedzy, pewnych pojęć, dat, pewnych rzeczy jest czymś kompletnie wtórnym wobec łatwości zdobycia takiej informacji i powszechności możliwości zdobycia takich informacji. Natomiast powinna szkoła uczyć współdziałania, współpracy, umiejętności prowadzenia sporu, umiejętności argumentacji, umiejętności pisania, umiejętności zdobywania informacji, weryfikowania ich i bycia krytycznym wobec takiego oficjalnego przekazu. Ale to jest raczej marzenie ściętej głowy.